Kochani, ja rzadko kiedy tytułuję czy nadaję tytuły swoim usługom. Zostawiam to z reguły naszej dzielnej służbie medialnej, która opracowując te materiały nadaje i tytuły, ale dzisiaj wam troszkę ułatwię i podam tytuł. A tytuł brzmi: pielgrzym czy turysta? Lub odwrotnie, jak ktoś woli, turysta czy pielgrzym? Skąd taki dziwny tytuł? Już się tłumaczę. Wiosną tego roku, mając troszkę więcej czasu, będąc na dłuższym L4, w końcu miałem czas, aby obejrzeć sobie film pod tytułem Wędrówka pielgrzyma. Fajny film. Nie mówię może o jego walorach artystycznych, pewnie Oscara by nie otrzymał, ale przesłanie ma wartościowe. Jest on na podstawie książki Johna Bunyana o tym samym tytule. I jak już sam tytuł wskazuje, opisuje właśnie wędrówkę pielgrzyma. Pielgrzyma, który zmierza, obrazowo mówiąc, z tej ziemi do nieba, do miasta ratunku, jak tam to jest nazwane. I widzimy krok po kroku jego zmagania, jego perypetie, jego walki, jego zwycięstwa, jego walki z pokuszeniami. Oprócz zwycięstw także i porażki się mu przytrafiały. Ale w pewnym momencie, czasem on wędruje sam, czasem jakimś innym pielgrzymem, i w pewnym momencie oni, wędrując już razem, napotykają innego wędrowca. Wędrowca, który wędruje w tym samym kierunku, który zmierza do tego samego miasta, który również chce
wejść do tego górnego miasta, do nieba. Tylko że jego wędrówka jest troszkę inna. Wiecie, on ma swoje imię tam w tej książce nadane, ale ja na własny użytek nazwałem go turystą. Dlaczego? Bo zachowuje się jak turysta. A co takiego dziwnego w zachowaniu turysty? Myślę, że w naszych miejscowościach jak Ustroń, Wisła, czy tam Brenna, Górki, czasem widzimy więcej spacerujących turystów niż zabieganych mieszkańców, prawda? I co charakterystycznego jest w postawie turysty? On może sobie przebierać w ofertach. Co mu pasuje, to bierze. Co mu nie pasuje, to nie bierze, bo mu to nie odpowiada. Przykład. Załóżmy, że turysta z Ustronia. Może ma ofertę, propozycję wyjścia szlakiem tutaj z Zawodzia na Równicę. Malowniczy, piękny szlak. Co prawda tam pod górą dosyć ostry. No i on, zasięgnąwszy języka, słysząc, że jest ostro, a że upał, no to niekoniecznie musi chce iść. I może powiedzieć, nie, dziękuję. Wsiądę samochód, włączę klimę, za parę minut jestem na Równicy. To samo mam, to samo osiągnąłem. W dworze z Kiebowka coś zjem, czy w schronisku. Byłem na Równicy. Turysta ma do tego prawo. I wiecie, i tamten wędrowiec opisany w tej książce czy filmie podobnie zmierza do nieba. Unika wszelkich ciężarów, unika wszelkich walk, unika wszystkiego, co trudne, ale idzie w tym samym kierunku. I jedna z końcowych scen jest bardzo wymowna. Oto ci dwaj pielgrzymi prawie już osiągają cel. Stoją i widzą już przed sobą bramy nieba. Piękne, świetliste bramy nieba. Ale jest jeszcze jedna przeszkoda, rzeka, którą trzeba jakoś przebrnąć. I słyszą, czy widzą raczej, jak ktoś im podpowiada, pewnie anioł, że nie ma innej drogi, jak tylko przejść pław. Wchodzą więc coraz głębiej, głębiej, głębiej. W końcu tracą grunt pod nogami, zaczynają płynąć. Nurt czy wir gdzieś tam ich sprawia wielkie, wielkie trudności, pomagają sobie wzajemnie, aż w końcu, że tak powiem, ledwie żywi, wyczołgują się na drugi brzeg. Wykończeni, mokrzy, ale szczęśliwi. Wstają z kolan, podnoszą się i zwycięzcy wchodzą w otwarte bramy nieba. Fanfary, przyjęci, zwycięzcy wchodzą w niebo. A nasz turysta, no jak to on, też przez rzekę przechodzi, ale zupełnie inaczej. Wynajął sobie przewoźnika. I fajnie, wygodnie w łodeczce, rozparty siedzi z drwiącym uśmieszkiem. I to jest moment, kiedy wydaje się widzom, że to on jest górą. Po co się męczyć? Po co się tak męczyć? Przecież jest dokładnie w tym samym miejscu. Ale kiedy wyskoczył z tej łódki na drugą stronę, nie było fanfar. Drzwi bramy się nie otwarły, drzwi nieba się nie otwarły. Zastukał, zapukał i w końcu usłyszał głos: nie znam cię, idź precz. I jest to tak wymownie pokazane, jak tuż obok bramy nieba otwiera się jakaś przepaść i ląduje w jeziorze ognistym. Chociaż, kochani, jest to tylko obraz, wyobraźnia autora, ale powiem wam, zgodna z teologią, godna z Bożym Słowem, że oto pielgrzym, tylko pielgrzym wchodzi do nieba, a turysta niestety, ale dla niego jest jezioro ogniste. I dzisiejsze pytanie na dzisiejszy dzień. Kim jesteś? Kim jestem? Turystą czy pielgrzymem w tym duchowym pojęciu? Wiecie, turysta w duchowym pojęciu to ktoś taki, który właśnie przebiera w ofertach. O, ta obietnica fajna. Biorę. Podoba mi się. To jest dla mnie. A ten nakaz, to składanie ofiary, ten bój modlitwy, przychodzenie na spotkanie modlitewne, wezwanie do świętości, do bojaźni pańskiej, za drogo, za duży koszt, nie biorę. Przykład. Piękna obietnica z listu do Filipian. Brzmi: a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Piękna obietnica, biorę, moja. A słowo dla równowagi z Ewangelii Łukasza, otwórzmy to miejsce.
Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Co? Zapierać się? Brać krzyż? To nie dla mnie. Za drogo. Kochani, Bóg dziś chce zadać nam to pytanie. Bóg dziś chce skonfrontować nas z tym pytaniem. Kim jestem? Turystą czy pielgrzymem? Może w tym momencie to pytanie nie brzmi tak jeszcze klarownie, wyraźnie i ostro, ale myślę, że pod koniec usługi, kiedy powtórzę to pytanie, myślę, że uchwycimy i więcej to zrozumiemy. Kiedyś Pan Jezus na tej ziemi chodząc również uczynił taką konfrontację. Otworzymy Ewangelię Jana. Ewangelia Jana, rozdział 6 i tutaj kilka wersetów. Rozpoczniemy od 54 wersetu. Jezus nauczając mówi takie słowa. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Szokujące słowa, ale nie dla nas. Dla nas są normalnymi słowami z Biblii, które znamy, na które nawet niespecjalnie jakoś reagujemy, ale spróbujmy się wczuć w położenie ludzi tam go słuchających, tam w synagodze w Kafarnaum. Co on mówi? Oni nie rozumieli, co to w ogóle znaczy. Jeść moje ciało? Co to jest? Do kanibalizmu wzywa? A w ogóle pić moją krew to już totalny szok. Dla Izraelity od maleńkości przyzwyczajonego do tego, że krew to świętość. Zakon mówił, że we krwi jest życie. Totalny, absolutny zakaz spożywania krwi w jakiejkolwiek postaci. A teraz słyszą pić moją krew. Dla Izraelity krew to świętość. Ona była używana do ofiary przebłagalnej. Jakże można coś takiego mówić w ogóle? Oni byli w totalnym szoku. Jezus doskonale wiedział, co spowoduje mówiąc te słowa. Ale zauważcie, nic nie tłumaczy. Nic nie tłumaczy. Powiedział. A reakcja uczniów jego jest taka. Wielu wtedy spośród, czytam werset 60. Wielu wtedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło twarda to mowa. Któż jej słuchać może? I 6, przepraszam. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Zwróćcie uwagę, nie tłumów, nie spośród tłumów, spośród uczniów. Wiemy chyba, że Pan Jezus oprócz tej najbliższej swojej dwunastki miał wielu innych uczniów. Nie znamy dokładnie ich liczby, ale wcześniej czytamy o tym, że 72 z nich było wysłanych na misję. Przeżywali niesamowite rzeczy, wypędzane demony, uzdrowienia, wielkie rzeczy. I to są te osoby, to są ci ludzie, którzy teraz nie mogą tego słuchać. Którzy teraz gorszą się i odchodzą. A ja powiem, wielu turystów spośród uczniów jego zawróciło, już więcej nie chodziło z nim. Moi kochani, ja nie wiem, jakbym ja był na miejscu Jezusa, jakbym ja miał powiedzieć takie zdanie, chyba bym natychmiast próbował to jakoś obudować. I od razu tłumaczyć, to jest tylko symbol, to jest tylko alegoria, przenośnia, nie przejmujcie się, to nie tak wprost jest. A teraz swoją uwagę koncentruję na swojej najbliższej dwunastce. Znowu ja powiem, ja bym zrobił wszystko, żeby przynajmniej tej dwunastki nie stracić. A on jakby dolewa oliwy do ognia i mówi, proszę bardzo, wy chcecie odejść? To tak jakby im powiedział, droga wolna. I wy chcecie odejść? Ale odpowiedź Piotra to jest odpowiedź, w której widzę mentalność pielgrzyma. Opisowo ją przekażę. Piotr mówi, Panie, my również z tego nic nie rozumiemy. My również czujemy się zdruzgotani tym, co powiedziałeś. To jest niesamowite, co powiedziałeś. Nie rozumiemy, ale jesteś Chrystusem. Ale jesteś Bogiem i Tobie ufamy. Niezależnie, czy to rozumiemy, czy nie rozumiemy, czy wiemy, co mówisz, czy nie, ufamy Tobie i dlatego jesteśmy z Tobą. Przypomina mi się taka sytuacja, gdzieś to kiedyś słyszałem
o takich elitarnych jednostkach amerykańskich, bardziej jeszcze elitarnych niż ci amerykańscy komandosi, gdzieś wyselekcjonowane jednostki do zadań specjalnych. Nawet świat nie za bardzo wie o ich akcjach. I wiecie, oni są używani w niezwykłych sytuacjach. Ja powiem może to w ten sposób nie do końca jakby trafnie do ich sytuacji, ale tak, żeby was naprowadzić na tok rozumowania. To są jednostki, które przeżywają niesamowite rzeczy, niesamowite cuda. Ale żeby to przeżywać, muszą przeżywać również niesamowity trening. Zbierają się co jakiś czas na takich obozach treningowych, gdzie mają taki trening, że przeciętny śmiertelnik, jak ja i ty, nie wytrzymałby 5 minut. Ale muszą, żeby być zdolni do wykonywania takich rzeczy, do przeżywania właśnie tych, nawiasie w cudzysłowie, cudów. Ale co tam jest szczególnego? Słyszałem, że tam w środku, podkreślam, w środku tego obozu, żeby był z każdej strony widoczny, jest gong. I każdy, kto nie wytrzyma tego napięcia, tego psychicznego napięcia, czy fizycznego, morderczego treningu, może podejść i uderzyć w ten gong. Jest przerywany w tym momencie trening. Taki delikwent może opuścić to miejsce. Jeszcze dadzą mu pieniądze na taksówkę, jeszcze dadzą mu wyprawkę. Proszę bardzo, droga wolna. Ale pozbawia się uczestnictwa w tych, w cudzysłowie, cudach. Moi drodzy, to właśnie przypomina mi słowa Jezusa. Czy i wy chcecie odejść? Proszę bardzo, droga wolna. To jest tak, jakby Jezus mówił, słuchajcie, bycie moim naśladowcą, bycie moim uczniem, to nie jest obowiązek, to jest przywilej. I to dotyczyło tamtych 12 i to dotyczy również dzisiaj nas. To nie obowiązek, to przywilej. Wiecie, wydaje mi się, że i dzisiaj Bóg działa podobnie jak wtedy. Czasem okoliczności naszego życia potrafią być tak tragiczne. Słyszeliśmy tu o tej osobie, Agnieszce, nie znamy szczegółów. Być może właśnie coś dzieje się takiego w jej życiu, co przekracza kompletnie jej zdolność reakcji, pojęcia, zrozumienia. Czasem tak bywa, że okoliczności wokół nas są tak trudne, tak niezwykle trudne, obojętnie czego dotyczą, czy spraw rodzinnych, czy związanych z pracą lub jej braku, czy ze zdrowiem, obojętnie, bardzo szeroko traktując ten temat. Okoliczności życia nas tak przycisną, że mówimy, trudna ta mowa. Trudne to doświadczenie. Któż to wytrzyma? A najgorsze, że on nic nie tłumaczy. I teraz pytanie, czy zachowamy się jak Piotr, który powie, chociaż nic z tego nie rozumiem, ale ufam. Czy też przyjmiemy postawę tych pozostałych, w cudzysłowie, turystów, którzy się tym zgorszą. Kochani, myślę, że każdy lub zdecydowana większość z nas podpisałaby się pod takim oto zdaniem. Panie, chcę uczyć się od Ciebie. Chcę, abyś Ty mnie kształtował, abyś zmieniał mnie na swój obraz. Chcę być podobny do Ciebie. Ale pytanie jest jak? Pytanie jest w jaki sposób? Czy jesteś gotów uczyć się na Jego warunkach, czy na swoich warunkach? Czy jesteś gotowy na ostry trening? Czy jesteś gotowy na twardą mowę? Czy jesteś gotowy na trudną drogę? Zwłaszcza, kiedy nic z tego nie rozumiesz? Wiecie, wtedy właśnie jest najtrudniej, bo kiedy nic nie rozumiemy, kiedy cierpimy, kiedy coś wydarza się, to gdzieś wewnętrznie chociaż chcielibyśmy coś z tego rozumieć. Co się to dzieje? Dlaczego takie przeżycia? Wiecie, dzisiejszy świat nastawiony bardzo konsumpcyjnie, żądny łatwych i szybkich rozwiązań, właśnie też oczekuje od swoich zwierzchników czy od polityków tego, aby tłumaczyli im drogę, którą ich prowadzą. Skoro już mają być jakieś trudne decyzje do podjęcia, to chociaż żeby to było wyraźnie i jasno zakomunikowane. A jeśli politycy nie dość jasno to zrobią, to najbliższe wybory przegrywają. Ot, demokracja. Wiecie, dzisiejszy świat niechętnie zgadza się na trudne rozwiązania, choć niejednokrotnie są jedynie słuszne. Łatwiej słuchają populistycznych obietnic. I to może nie jest do końca nasz problem.
Naszym problemem jest to, że ta mentalność wkrada się i w Kościół. Że to przesącza, przenika również do Kościoła. Mentalność, którą mógłbym określić trzema słowami. Szybko, łatwo i tanio. Ale nie mamy się co dziwić, kochani. To jest też syndrom czasów ostatecznych. Apostoł Paweł w drugim do Tymoteusza mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy zdrowej nauki nie ścierpią. Kiedy twardej mowy nie ścierpią. Ale nazbierają sobie nauczycieli żądnych tego, co ucho łechce. Którzy będą mówić właśnie to, co łatwe, szybkie, proste i tanie. Ja wiem, na pewno chętniej by się słuchało tego, co właśnie takie jest. Takie poselstwo łatwe. Gdybym ja, kochani, teraz zaczął wam mówić, że oto na podstawie Bożego Słowa, że Bóg w Chrystusie wszystko nam darował. Amen. To jest Boże Słowo. Ale skoro nam wszystko darował, możemy też wszystko wziąć. Po prostu możemy wszystko wziąć. Skoro darował, to bierzmy. A jeżeli jeszcze nie otrzymałeś, no to sorry, to chyba brak ci wiary. Jeżeli jeszcze nie otrzymałeś błogosławieństwa czy uzdrowienia, chyba brak ci wiary. Moi drodzy, co prawda to zdanie, które zacytowałem z Bożego Słowa, jest absolutną prawdą. Bóg w Chrystusie darował nam wszystko i możemy brać. Musimy być świadomi tego, co mamy w Chrystusie. To jest prawda. Tylko wiecie, jeżeli bierzemy jakąś prawdę, jakieś Boże Słowo, w oderwaniu od innych prawd, nie uwzględniając innych prawd, a tą jedną wynosimy do ekstremum, staje się fałszem. I to niebezpiecznym fałszem, dlatego że trudno go rozróżnić. Kochani, ale gdybyśmy przyjęli taką mentalność, taką optykę, że oto wszystko i zaraz możemy odebrać, to gdzie, kochany Kościele, jest gotowość na cierpienie? O, cóż to za niepopularny temat. Dla turysty zupełnie niestrawny. Ale nie możemy oczu zamykać na to, że cierpienie istnieje. Moi drodzy, gdyby przyjąć taką optykę, że wszystko od razu mamy w Chrystusie, odbieramy od razu wszystko, to co powiedzieć tym, którzy cierpią? To co powiedzieć tym, którzy może tu dzisiaj na tej sali cierpią? Albo ci, którzy będą tu słuchać przez internet czy z płytki? Co powiedzieć rodzicom wychowującym niepełnosprawne dzieci? Co powiedzieć naszym drogim siostrom i braciom, którzy cierpią straszliwe prześladowania tam w krajach islamistycznych? Że co, za karę? Że nie mają wiary? Oczywiście, że nie. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, cierpienie istnieje i dotyka w równym stopniu jak Kościoła, tak i świata. I Bóg tak to, powiem, sprytnie zaplanował. Dlatego, żeby Kościół się też nie wynosił ponad ten świat. Żeby nie czuł się jakąś enklawą lepszą. Żeby nie czuł się taki odrealniony od tego świata. Cierpienie czasem może być częścią naszego życia. Powiem więcej, nawet planem Bożym, wolą Bożą dla naszego życia. Żebyście nie pomyśleli, że głoszę jakąś herezję, to kilka wersetów z Bożego Słowa. Chociaż jest ich całe mnóstwo. Nie chcę za głęboko w ten temat wkraczać, ale chociaż ze trzy wersety. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi takie zdanie. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane. O, darowane, czyli mamy jakiś dar. Lubimy dary, lubimy prezenty. Darowane to, że możecie w Niego wierzyć. Super, to mi się podoba. Dar wiary wraz ze wszystkimi jego następstwami. Biorę to. To jest fajne, ale tam nie ma kropki. Tam jest przecinek, a po przecinku jest, ale nie tylko weń wierzyć, ale i dla niego cierpieć. Dar cierpienia? To już mi się nie podoba. Otwórzmy pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 19. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. No dzięki za taką łaskę, nie? Ale werset 21 już zupełnie nas rozkłada. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady.
Oto wzór. Oto wzór dla nas. Przykład cierpienia. I jeszcze jedno miejsce, które chyba rozwiewa każdą wątpliwość. Jedna kartka, jedną kartkę odwróćcie do przodu. Również pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 19. I czytamy takie zdanie. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Którzy cierpią według woli Bożej. Czyż można to jeszcze jaśniej powiedzieć? Czyż Biblia może być bardziej precyzyjna? Co to oznacza? Że Bóg powołuje nas do cierpienia? Nie. Jeśli ktoś takie wnioski wyciąga, jako pierwszy protestuje. Nie, nie. To oznacza nie mniej, nie więcej tylko to, że może zdarzyć się sytuacja w życiu twoim, że wejdziesz w cierpienie według woli Bożej. To nie znaczy, że zawsze, ale mogą przyjść takie sytuacje. Ale też musimy być w tym mądrzy, bo nie każde cierpienie w naszym życiu to wola Boża. Też nie możemy pozwolić się diabłu okładać. Jeżeli to jest jego atak, to musimy się mu sprzeciwstawić. A jeśli Bóg używa cierpienia, używa ostrego argumentu względem ciebie, dlatego, bo po prostu nie potrafi się w żaden inny sposób z tobą dogadać. Może jest sytuacja już taka, że w jakimś obszarze, w jakimś temacie swego życia już masz tak grubą skórę, że nie słyszysz Bożego cichego głosu. I Bóg używa ostrego argumentu, używa cierpienia. I wtedy wcale wolą Bożą nie jest cierpienie, tylko to, abyś się opamiętał. Tylko to, abyś zawrócił, abyś uregulował to, co trzeba uregulować. Abyś zrobił to, do czego jesteś wezwany. Ale te okoliczności, które wymieniłem, wcale jakby nie burzą tej podstawowej prawdy, którą chcę przekazać. Że czasem istnieje sytuacja, że możemy wejść w cierpienie, które jest według, czy jest wolą Bożą dla nas. Moi drodzy, my wierzymy w Bożą moc ku uzdrowieniu. Wierzymy w cuda Boże. Modlimy się o to, głosimy to, prawda? I też przeżywamy. Oj, ile świadectw byłoby, gdybym wam oddał mikrofon. Sam mógłbym wiele powiedzieć, ileż to razy Bóg uzdrawia, ileż to razy Bóg przychodzi z pomocą. I wielokrotnie dzieje się to natychmiast. Wielokrotnie Bóg przychodzi z pomocą, zanim my to w ogóle zdążymy wypowiedzieć. Ale nie zawsze. Ale nie zawsze. Wiecie, Bóg nie jest i nie działa jak automat. Są takie automaty do wydawania napojów. Podchodzisz, rzucasz parę złotych, naciskasz odpowiedni przycisk i wyskakuje puszka coli, załóżmy. Kiedy? No natychmiast. Przychodzisz, rzucasz, przyciskasz, masz. Bóg czasem może tak działać, ale kochani, nie zawsze. I właśnie to chcę przekazać. Moi drodzy, kiedy modlimy się, kiedy znajdujemy się w sytuacji, kiedy potrzebujemy Bożego ratunku, Bożego cudu, oczekujmy z wiarą. Oczekujmy, że on nastąpi już zaraz. Ale jeśli Boża wola dla ciebie jest inna, to musimy przyjąć do wiadomości, że Jego wola jest lepsza. Że Jego wola jest ważniejsza niż twoja, niż moja. Dlaczego? Bo On jest Panem. Bo On jest Panem. Podkreślam tak mocno to zdanie, że On jest Panem, bo mam wrażenie czasem, że my jako Kościół troszkę już nie umiemy jakby, mamy problemy z właściwym zrozumieniem słowa Pan. To biblijne słowo Pan było pisane w kontekście niewolnictwa. Cóż sługa miał za prawa? Do czego sługa miał prawo? Tylko do jednego, aby wykonywać rozkazy swojego Pana. Do niczego innego. Czy sługa miał prawo realizować jakieś swoje pomysły? Czy sługa miał prawo realizować jakiś swój plan? Absolutnie nie. Moi kochani, ale jakże często my jako ludzie, modląc się, mówimy: Panie, zrób to, zrób to, zrób jeszcze tamto, tamto zrób. Tego pobłogosław, to pobłogosław, to pobłogosław. A kiedyś w końcu przyjdziemy i powiemy: Panie, co rozkażesz, abym zrobił? Moi kochani, mentalność pielgrzyma to jest właśnie ta. Panie, rozkaż, co mam jeszcze dla Ciebie zrobić. A mentalność turysty? Panie, pozwól mi wygodnie żyć.
A jeżeli przypadkiem Twoja wola jest zgodna z moją wolą, no to będę Ci jeszcze służył. Jak mi czasu starczy ewentualnie. Moi drodzy, może trochę przejaskrawiam, a może nie, nie wiem. Ale chcę podkreślić, kochani, to, że On jest Panem. I że realizacja Jego woli w naszym życiu czy w zborze jest priorytetem. Nasza wola zawsze powinna być drugorzędna wobec Jego. Pozwolę sobie zacytować jeden werset, choć on co prawda w Biblii użyty jest troszkę w innym kontekście, może troszkę o czymś innym mówi, ale myślę, że nie zaszkodzi go tutaj w tym kontekście również przypomnieć. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę, podkreślam, wolę Ojca mego. Turysta to ktoś, kto się nawrócił, kto chce iść za Panem, ale krzyża brać nie chce. Branie krzyża. Wróćmy do kluczowego naszego wersetu. Łukasz 9:23. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Zanim przejdę do tej najważniejszej odpowiedzi, co to znaczy brać krzyż codziennie, jeszcze chcę zwrócić uwagę na słówko chcę. Kto chce pójść za mną? Zapytam może troszkę niegrzecznie. Dlaczego idziesz za Panem? Dlatego, że kiedyś się nawróciłeś, przyjąłeś chrzest, chodzisz do tego czy innego zboru, no i jakoś tak to leci. Czy motywacja jest ta, która tu przeczytaliśmy? Kto chce, kto pragnie iść za Panem z całego serca, kto nie wyobraża sobie innego życia, pragnie, bo Go kocha, bez względu na koszty, bez względu na cokolwiek, pragnie, chce iść za Panem. Określenie swojej motywacji jest ważne, dlatego że później, jeżeli jest właściwa motywacja, ten krzyż jest lżejszy. Słowo następne, które jest użyte: niech zaprze się samego siebie. Och, na ten temat można mówić dłużej. Postaram się w jednym zdaniu określić to tak, jak ja to rozumiem. Zaprzeć się to jest ta postawa. Panie, jestem gotów zrezygnować z moich planów, jeśli Ty tego zażądasz ode mnie. Zaprzeć się. Jeżeli Twoje plany dla mnie są inne, gotów jestem zrezygnować ze swoich i Tobie się podporządkować. No i w końcu, czym jest codzienne branie krzyża? Myślę, że wiele już kazań słyszeliśmy na ten temat. Myślę, że wiele już opinii słyszeliśmy. Myślę, że jedna, która chyba się najczęściej przewija, jest taką, że to branie krzyża to jest cierpienie prześladowań dla imienia Jezus. I ja się z tym absolutnie zgadzam. To też jest branie krzyża. Mówię to też, bo uważam, że nie tylko. Dlatego, że w naszej kochanej ojczyźnie, i mówię to absolutnie bez cienia jakiejkolwiek ironii, trudno nam się wykazać byłoby braniem krzyża, jeśli tylko ta byłaby optyka. Jeśli ktoś myśli, że cierpienie dla Jezusa to jest, że nas ktoś wyśmieje, miejmy proporcje. Porównajmy to z tym, co nasi bracia, siostry przeżywają w krajach islamistycznych. Jeden z wtorkowych popołudni, brat Maciej Wilkosz, tutaj nam pokazywał, opowiadał, co tam się dzieje z chrześcijanami. Więc mówię, miejmy proporcje. Nie ma mowy, że to jest cierpienie dla imienia Jezus w naszym przypadku. No chyba, że to jest ze strony najbliższych, rodziny. Może to nie jest tak często, choć zdarza się, że te potrafią być bardzo, bardzo uciążliwe. Tak więc sądzę, że to jest coś więcej. To branie krzyża to oczywiście jest cierpienie dla imienia Jezus, ale coś więcej. Dlatego popatrzmy na doskonały wzór, na Jezusa. Popatrzmy, kiedy i jak Jezus wziął krzyż. Moi drodzy, często bywa tak w naszym życiu, że, znaczy zawsze tak bywa, tylko nie zawsze na to zwracamy uwagę, że nasze działanie jest wynikiem decyzji, którą wcześniej podjęliśmy. Kiedy ona jest bardziej strategiczna, bardziej trudna, bardziej odpowiedzialna, wtedy jakby to może bardziej zauważamy.
Czy nie zauważyliście, że nawet czasem ciężej jest decyzję podjąć, niż potem ją zrealizować? Ileż to czasem zmagania jest, żeby zrobić tak czy inaczej? A kiedy już padnie decyzja, kropkę nad i postawimy, już realizujemy, czasem nawet bywa łatwiej. Wiecie, i to jest obraz Getsemane. Decyzja. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Werset 39 i 42. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I 42. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja. Niezwykła rozmowa syna z ojcem. Pierwszy werset. Jezus w obliczu tego, świadom tego, co go czeka, rozmawia z ojcem. I nie widzimy tutaj jakby takiej postawy cierpiętniczej. O, dawajcie, cierpienie za cierpieniem. Nie, to jest zmaganie. Jeśli jest jakakolwiek szansa, żebym nie musiał w to cierpienie wchodzić, to ja nie chcę. To jeśli masz, ojcze, dla mnie inną drogę, łatwiejszą w domyśle, to ja to biorę. Ale jest to niezwykłe słowo. Nie jako moja wola, ale jako twoja. I potem to drugie wejście. Jakby Jezus upewnia się, że nie ma innej drogi. Upewniając się, mówi: skoro nie ma innej drogi, to biorę ten kielich. Moi drodzy, muszę tu uczynić pewne zastrzeżenie, chociaż to jest trudna materia, ale muszę. Dlatego, że troszkę mi tu coś nie pasuje. Kochani, czy Jezus rzeczywiście w Getsemane poszukiwał łatwiejszej drogi? Wydaje mi się, że nie. Jezus decyzję o tym, że pójdzie na krzyż, podjął wieki, wieki, wieki wcześniej. Jeszcze ten świat nie został stworzony, a tą decyzję wraz z Ojcem w obecności Ducha Świętego podjęli. To tylko był już ten moment, kiedy nastąpiła jego realizacja. Dlatego troszkę mi się to w głowie nie chce zmieścić. Troszkę mi to nie pasuje, żeby słowa w Getsemane oznaczały naprawdę to, co tak bezpośrednio odbieramy, że szukał łatwiejszej drogi, że szukał planu B. Wydaje się mi, że nie. Cóż więc one miały oznaczać? Powiem szczerze, że nie wiem. Być może są one zapisane dla nas jako wzór. Właśnie dla nas, żebyśmy wchodzili dokładnie w ten wzór. Zaraz to rozszerzę. Moi kochani, ja tutaj nie stawiam żadnej kropki w tym temacie. Kimże ja jestem, żebym mógł oceniać emocje Jezusa w Getsemane? Zostawiam to otwarte. Ale tak czy inaczej, jakkolwiek by nie było, jest to na 100% dla nas wzór. Wzór, w który powinniśmy wchodzić. Kochani, kiedy zaczyna palić nas doświadczenie, wtedy, kiedy mamy, obrazowo mówiąc, ten kielich do wypicia, dokładnie tak mamy prawo postąpić. Możemy przyjść, paść na kolana i powiedzieć: Boże, ja nie chcę tego cierpienia. Boże, ja boję się tego cierpienia. Ja nie chcę w to wchodzić. Ja nie czuję się gotowy, aby przez to przejść. Zabierz to cierpienie ode mnie. Poprowadź mnie lepszą, łatwiejszą, wygodniejszą dla mnie drogą. Mamy prawo tak zrobić pod warunkiem, że nastąpi ale. Że nastąpi ale jako twoja wola, a nie jako moja. Kochani, nie musimy przyjmować od razu z góry takiej cierpiętniczej postawy. Jedno cierpienie, dobra, drugie, dobra. Niekoniecznie. Mamy prawo przyjść i powiedzieć: oddal ten kielich ode mnie, ale zgadzam się z twoją wolą. I kiedy upewnimy się, że to jest wola Boża, kiedy upewnimy się, że to nie jest nic innego, tylko wola Boża dla nas, to powiedzmy: przyjmuję twoją wolę. Przyjmuję twój kielich z twojej ręki i pomóż mi. Pomóż mi go nieść. Jest taka pieśń, której słowa brzmią: pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę.
Obietnicom, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym czasie złym. I to jest branie krzyża. Dla mnie, w moim pojęciu, w moim zrozumieniu, branie krzyża to jest właśnie to. Panie, zgadzam się z każdą Twoją wolą. Czy ona mi pasuje, czy nie? Oczywiście mogę podyskutować z Bogiem, ale z nastawieniem zgadzam się z Bożą wolą. To jest dla mnie branie krzyża. Jakakolwiek by to nie była droga. Czy to jest trudna mowa, czy to jest trudny trening, czy może coś, co nam odpowiada. Branie każdej woli Bożej. Czy to rozumiem, czy nie? Czy On zechce mi to wytłumaczyć, czy nie? Zgadzam się z Twoją wolą. Moi drodzy, to jest pewien wzór, w który powinniśmy wchodzić. A jak jest w praktyce? Jak wygląda to w praktyce naszego życia? Kiedy zaczyna nas rzeczywiście palić ogień doświadczenia, kiedy grunt usuwa się spod nóg, kiedy przychodzi tragedia za tragedią, mamy do wyboru dwie drogi. Albo tą, o której mówimy, droga zaufania, albo droga, którą bym określił drogą turysty. Ale muszę tu coś doprecyzować. Ten turysta w tym obrazie, który podałem na wstępie, miał prawo wyboru opcji. Co mu nie pasowało, to nie brał. Ale tak tutaj nie jest. To nie da się tak, że chciałbym sobie nawet przybrać postawę turysty i powiedzieć, ja nie chcę tego doświadczenia i ono znika. Ja nie chcę tej choroby, już jestem zdrowy. Nie da się tak. Tak to nie działa. Więc postawa, w cudzysłowie, turysty działa w ten sposób. Naszą wewnętrzną niezgodą na tą sytuację. Naszym wewnętrznym, może słowo buntem to za wiele, ale taką niezgodą na to. Boże, dlaczego ja? Tyle wokół mnie jest ludzi szczęśliwych. W zborze widzę tyle ludzi uśmiechniętych. Dlaczego ja muszę cierpieć? Dlaczego moje dziecko musi cierpieć? Może nawet tego nie powiesz, ale gdzieś to się odzywa. I to jest mentalność turysty. To doprowadza, może doprowadzić do niebezpiecznych miejsc. To może doprowadzać do zgorzknienia. Bo może powiesz, Panie, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić. Modliłem się, pościłem, zbór się modlił, zbór pościł, a jednak mnie nie wysłuchałeś. I gdzieś tam w podtekście, bo tego słowa nie wypowiemy, nikt z nas tego nie powie, ale gdzieś w sercu brzmi, zawiodłem się na Tobie. Zawiodłeś mnie, nie wysłuchałeś mnie. To nie dotyczy oczywiście drobnych, błahych spraw, ale takich trudnych, jakichś tragedii. Moi drodzy, i to może doprowadzać takiego kogoś, który w tym kierunku dryfuje, do tego, że straci swoją intensywność do Boga, straci swoją bliską relację z Bogiem, straci wiarę, bo skoro Bóg na jedno nie odpowiedział, to nie ma już odwagi modlić się o coś następnego. Kochani, jedno, co mogę powiedzieć, to mówi Piotr, zacytuję to jeszcze raz. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Innymi słowy, niechże mu zaufają. Przypominam jeszcze raz, On jest Panem. Ale kochani, ta konotacja, że jest Panem w znaczeniu niewolnictwa, od razu wydaje się nam, że ten Pan to despota. Bo tak było faktycznie, ale nie nasz Pan. Zrozummy, że cokolwiek On czyni, czyni z miłości do nas. Każdy krok w stosunku do Ciebie i do mnie, choćby był jak bolesny, jest podyktowany miłością. Jest podyktowany tym, żeby nam było dobrze. Choć tego nie rozumiemy, choć to przerasta nasze pojęcie. Jak dobrze, no jak, jeżeli cierpię, ale nie rozumiemy Jego drogi. Kochani, musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy Jego krok to wyraz miłości. To najlepiej, najdoskonalej zbilansowany dla nas trening. I teraz od nas zależy, czy przyjmiesz to, czy będziesz miał z tym problem. I powtarzam raz jeszcze to pytanie. Kim jesteś? Turystą czy pielgrzymem? Turysta to ten, który unika brania krzyża. A pielgrzym to ten, który go bierze. Bierze codziennie. Codziennie. To jest ważne słowo, codziennie. Wiecie dlaczego?
bo może ktoś przeszedł przez doświadczenie x lat temu. Przeszedł w sposób modelowy, wspaniały, wziął krzyż, a teraz będzie przez następnych 10 lat się tym chwalił. A codzienność już jest inna. Dlatego Biblia mówi, bierze swój krzyż codziennie, każdego dnia. Wiecie, to jest ta postawa, kiedy mówię, Panie, ja kończę z forsowaniem swojej woli. Ty prowadzisz. Nie będę dyskutował. Nie będę żądał wyjaśnień od Ciebie, jeżeli Ty nie chcesz mi ich sam dać. Chcę się uczyć w Twojej szkole, na Twoich warunkach. Moi drodzy, nie możemy popaść w żadną z obu skrajności. Ani w tą, że życie chrześcijanina to głównie cierpienie, bo tak nie jest. To nie jest prawda. Ani też w drugą skrajność, że Bóg zawsze wszystko na gotowo nam daje. To również nie jest prawdą. Musimy mieć między jednym i drugim po prostu równowagę. Kochani, bo w Biblii znajdujemy i jedno, i drugie. Jest bilans, czy balans jednego i drugiego. Kochani, całe dzieje apostolskie są przepełnione opisami niezwykłych cudów, niesamowitych rzeczy, które dzieją się za sprawą apostołów. A wszyscy oni praktycznie umarli śmiercią męczeńską dla Chrystusa. Oprócz apostoła Jana, który dosyć wycierpiał się na wyspie Patmos. Jest jedno i drugie. 19 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje coś niesamowitego. Działalność apostoła Pawła. Chusteczki przyłożone do ciała apostoła Pawła mają taką moc, że zaniesione do chorych, chorzy są uzdrawiani. Zaniesione do opętanych, opętani są wyzwoleni. A z drugiej strony sam apostoł Paweł nie otrzymał uzdrowienia. Bóg nie wyjął tego kolca, którego gdzieś tam uwierał, choć prosił o to trzykrotnie. Nie, nie myślcie, że apostoł prosił trzy razy. Nie, Bóg mu odpowiedział trzykrotnie. To były jakby trzy cykle, nie wiadomo ile. Może latami prosił. Więc jest jedno i drugie. O, jak się fascynujemy tą cudownym opisem w Dziejach Apostolskich, uwolnieniem Piotra z więzienia. Ileż kazań na ten temat słyszeliśmy? A ile słyszeliśmy kazań na temat ścięcia Jakuba kilka dni prędzej? Czemu tak się stało? Bo taka była wola Boża. Ktoś powie, no bo zbór nie modlił się o Jakuba. To fakt, ale przypuszczam, że nie miał na to szans. To było w ciągu tygodnia. Nie było komórek, żeby się zwołać. To po prostu była akcja. Wziął, ściął, rozkazał. Dlaczego? Nie nam pytać dlaczego. Wiecie, łatwo nam nie pytać dlaczego, jeśli chodzi o apostoła Jakuba, czemu on musiał zginąć. Ale jeśli umiera ktoś z naszych najbliższych i to jeszcze w młodym wieku, to już trudniej. Ale i tak nie powinniśmy żądać odpowiedzi, bo to jest Jego wola. Moi drodzy, musimy być Kościołem, świadomym swojego powołania, swojego miejsca. Z jednej strony musimy być świadomi tego, co mamy w Chrystusie. Kochani, to też przede wszystkim jest Boże Słowo. Pamiętacie, co powiedział ojciec syna marnotrawnego do starszego brata? Oto wszystko, co moje, jest Twoje. Należy brać i radować się. Amen. To jest Boże Słowo dla nas. Kościele, tak postępujmy. Ale z drugiej strony musi być gotowość na to, aby przyjąć z ręki Ojca cierpienie. Jeśli On tak zechce poprowadzić. Jeśli jest taka Jego wola. Bo wiecie, jeśli tej lekcji nie zrozumiemy, to kiedy to cierpienie przyjdzie, będziemy mieć straszne zamieszanie. Nie będziemy się umieć odnaleźć. Nie będziemy wiedzieć, co się dzieje w naszym życiu. Mogą powstać pretensje do Boga. Będziemy może oskarżać się o brak wiary. A może nawet będzie ktoś myślał, że cierpi za jakąś karę, co jest całkowitą bzdurą. Dlatego, kochani, kończąc, turysta czy pielgrzym? Życzę sobie samemu i wam, abyśmy umieli brać krzyż codziennie.
Moi drodzy, powiem wam szczerze, że mi mówi się to 10 razy trudniej niż wam słucha. Bo tak naprawdę człowiek jest na tyle się zna, na ile został sprawdzony. I nikt z nas nie wie do końca, jakie będą jego reakcje w obliczu doświadczenia. I mało ludzi znam, którzy się palą w kierunku doświadczenia. Ale też nie musimy. Przyjmijmy tylko Bożą wolę. A jeśli dotyka nas cierpienie, to biegnijmy do Niego, prosząc o uzdrowienie, o ratunek. To jest nasze prawo. I wierzmy w to i odbierajmy to, bo to jest dla nas. Ale zawsze z tym marginesem, że jeśli Boża wola jest inna, to ją przyjmuję. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.